Jako zarządzę frajną, to... No? Wyrosuje jedną osobę, która kupi i zaprosi mnie na frajdę. Dziękuję! Bierzcie udział w konkursie, bo chyba nie mamy wyboru. Potrzebujemy waszej pomocy, żeby frajna stała się znowu normalna. Taka jak była wcześniej. Tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja MWK, jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale i jak możecie zauważyć, jest to Minecraft Ferajna, zielona Minecraft Ferajna, niestety jeszcze zielona Minecraft Ferajna. Na starcie możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco, żebyście widzieli, co tutaj się dzieje na Ferajnie, bo filmy pojawiają się tutaj codziennie, więc myślę, że warto. Generalnie Cześć! Cześć, Enzi, co ty tu robisz? Co ty robisz? Dawno cię nie widziałem, stary. Przyszłem, jestem. Ej, naprawdę dawno cię nie widziałem. Tak? Ej, stary, widzisz, cała ferajna się zrobiła zielona. No, wiem właśnie, jak sobie wiesz, tak szłem, wiatr wiał i no, kwiaty pachły, mówię, wszystko jest zielone. Ale mega, mega słabo, no. Stary, mega słabo, a wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim, że ja chciałem uratować ferajnę, ale Doknes nie chciał mi pomóc i się schował w tamtym momencie. Mega aha, lipa. Obstrał zbroję. No co? Obstrał zbroję, dosłownie, no. I co powiesz ciekawego, Enzi? Jak tam życie? Bo ja cię nie widziałem naprawdę dawno na Ferrari. No, ja nie wiem, ty znikłeś. Nie, ty znikłeś, stary. Ej, co to ej, tam tak, jest? Tak jak nie miałem domu, tak. Telebim. Telebim? Ale no, co to jest jakaś taki reklama, stary, czy nie co? Widzę o co nic, chodzi? Nic, ej, widzę. Ja też nie widzę właśnie. Jestem ciekawy, co to jest. Tego nie było telebim chyba, nie? Tego chyba nie. Ej, co to jest? Zielony Steve.titres.pl. Ej, co to ale jest? Bez ej, czy zielony Steve zrobił swój merch, stary? Czy to jest jakiś żart, widzowie? Ej, stary, te reklamy są wszędzie! Co jest? Ej, widzisz to? Patrz, tutaj Team ej, a Steve. On tak sobie w ogóle... Zielony Steve. Titres.pl. Dlaczego ej, stary, zielony Steve w ogóle tak bez żadnego tego sobie. Ej, gdzie ty jesteś, Enzi? A tutaj. Koszulki ej, próbuję, halo. Ja nie mam pojęcia właśnie, stary. Mu odwaliło już totalnie. Ej, ale patrz ile tych reklam jest. One są wszędzie, nawet stary. Nawet tutaj jest. O panie, a o co tutaj ale chodzi? Trzeba, bo wiesz co, to chyba by trzeba było z nim wyjaśnić, bo to trochę. Ej, to jest przesada jest trochę, nie? Trochę przesada. Ej, panet na budynku policji ma no, reklamy. To jest wszędzie, nie? Ej, stary, on zaspamił całą ferajnę no, tymi reklamami. O co tu chodzi? Bez jaj. No, ja też tutaj bez coś ściągnę. Bez przesady, ej. O co tu chodzi? Czy wy to widzicie, widzowie? What the hell, tak, ej. Tak nie powinno. To przecież to jest przesada już taka totalna. Patrz, Team Steve. O co tutaj chodzi? Ej, w sensie ja rozumiem, on przejął ferajnę, stary, ale nikt się jeszcze nie poddał przecież, tak? On przejął już ferajnę całą? W sensie, no przecież nie widzisz, kolory, zielony a... kolor jest, stary, to już jest w zupełności dużo, myślę, jak na przejęcie. No nie wiem, tak mi się... Ej, co to jest? Patrz, tutaj jest... What the... Ej, pozbyć. Nie, to jest przesada, Enzi, trzeba to pan rozwalić. To jest... No i trzeba to rozwalić. Stąd, bo to no jest, znaczy pozbyć się, to, że to było takie proste, już dawno by go nie no było. No właśnie, ale trzeba to rozwalić, to wielkie coś tutaj na środku, bo to jest przesada, popatrz jakie to jest wielkie w ogóle. Gdzie? A to, no, to, no, telebim. To zasłania stary połowę ferajny. No. Serio, i to na środku, masz jakiś budulec? O, ja mam, dobra. Ej, jak to podetnę, to się przewróci? Nie, to czekaj, ja wbiję tutaj na górę, stary. Czekaj, rzucę ci trochę. Boże, jak to wszystko, gdy jest zielony, dziwnie wygląda. Strasznie. Nie mogę się do tego przyzwyczaić. Dziwne te kolorki. Dobra, no, ja stary zaczynam to rozwalać, bo to jest serio przesada, widzowie. Z tej strony to jest naprawdę sobie, przesada. Da? Zielony Steve tak po prostu sobie założył swój merch i co? I co on myśli, że stary, ja nie wiem, co on chce tu uzyskać, stary? Przecież na ferajnie niby ma władzę, ale tak naprawdę no, ale nie tak ma, bo nikt kto... jakby nie... Ale kto się słucha, robi, stary? Zielonego Steve'a jest w jego teamie? No właśnie. Napiszcie, czy to się no, ja jestem Steve'a ciekawy w sumie. Jestem ciekawy, czy jesteście team Zielony Steve. Dobra, stary, dosyć dużo już rozwaliliśmy tutaj, ale trzeba to całe rozwalić. No bo to wiesz? Jednak strasznie... O, ej, co jest? Zielony wbił. Stary. Wow! Przepraszam, ej, kurde, ile tu demonów jest, co się, jest? Czy, ej, co? Gdzie... O! Co robicie? Co jest? Co? Rozwalamy co to! Robicie? Rozwalamy! Oła! Oła, no zszedłem, bo mnie zaatakowało! Co ty tutaj robisz? No co ja tutaj robię? Co to jest? Co to, co tutaj to jest? No jeszcze ten drugi tutaj jest, no super! Fajnie się bawicie, tak? Psując czyjąś pracę? Ale co, a jaką twoją pracę, co? No moją pracę, o co ci chodzi? Normalne reklamy, co? Ale jakie reklamy? O co chodzi? Czemu ty założyłeś swój merch? Wytłumacz nam to. No, moja ferajna, przyjąłem ferajnę, więc... No, przejąłeś czegoś ferajnę, stary, ale tylko mogę na chwilę. Robić, co chcę na tej ferajnie, no. Tak, jak możesz robić, co chcesz? Nie możesz jak... robić, czego chcesz, nikt się na to nie zgadza. Ale nikt się nie musi zgadzać, wystarczy, że ja się zgodzę i Doknes się zgodzi. A co, co Doknes do tego ma? Co Doknes do tego ma? No, nic nie ma, to jest, jeszcze o tym nie wie, to jest niespodzianka. Aha, ten merch to dla Doknesa jest niespodzianka. Też.
Jezu, ile tych demonków jest. No nie, jak to jest? Ej, tego nie niszczyć, okej? Okay? Nie no, zniszczymy to całe, przecież to tak zostaw nie może to być. W spokoju! Jak ta frajna z tym wygląda, może? Ej, no strasznie to wygląda, to strasznie wygląda. Ej, what the fuck? Ej, ale to nie możesz sobie tak po prostu zdawać reklam na ferajnie. Czemu nie mogę? To jest moja ferajna, o co... Co ty gadasz w ogóle? Kurde, Enzi, co my mamy w tym momencie zrobić? Przecież ale ten nie typ wiem, jest no... jakiś, nie wiem. On jest nienormalny. Jeszcze jak się pojawię, to od razu przyzwał te potwory i... No, najgorzej, tak, serio. Posłuchaj, mam tu... To jest ferajna, mam tu swoją no. partię. Jaką ma, partia... Co? Jaką masz... Co? Jaka partia? Jaka partia? Nie wiesz, kto co rządzi, no? Kto? Bambus. Bambus, a widzisz gdzieś bambusa? Czy gdzieś na ferajnie? Patrz! Czy... Rzeczywiście, spaliłeś bambusa? Ja nie spaliłem, Doknes spalił, bo jest ze mną. Co? Jak Doknes? Doknes jest z tobą w partii? Zresztą był sam w bambusie. Co jest? Jakim bambusie? Co to jest bambus? Ej, jak to Doknes jest z tobą w partii? No partia Zielony Steve, to jest... Ktoś musi rządzić ferajną, ktoś normalny, tak? Więc co jest? Widzowie, czy wy to słyszycie? Doknes z Zielonym Steve'em założyli partię Zielony Steve, przecież to jest... Ej, to jest chore. Dobra, i co? Ale co, i wybory będą, czy co? Czy tak po prostu... Tak, rządzę ferajną. No. To jest tak samo, więc nie wiem, o co ci chodzi. To jest kwestia... A co to jest to zielone? Czy ty masz nowy dom, czy co? Co ty sobie wybudowałeś tam? Gdzie? Tam, same emeraldy są. To jest mój sklep, zostaw tam w spokoju. Jaki sklep? Reklam? No widzę te reklamy, ale jak to twój sklep? Ja muszę... No wszystko, no przejąłem ferajne, mogę robić co chcę, więc stwierdziłem, że... Co jest? Jest idealny, że ludzie będą... O nie, zginę zaraz. Że ludzie chcą się ze mną utożsamiać i... Co? Przecież mnie nikt nie lubi na tej ferajnie. Jak mnie nikt nie lubi? Zobaczysz, że mnie wszyscy lubią. A ła, zaraz zginę. Jakby mnie no nikt cię nie lubi. Lubi. Nie miał koszulek, a wszyscy mnie lubią, więc mam koszulki. Nie, nikt cię nie lubi. 100%. I na pewno nikt je nie kupi. Nie masz po prostu... Nie, nikt nie kupi, bo nikt cię nie lubi. Zakład? No zakład. O co? O zakład? Ziemniaka. O coś lepszego. O wyniesienie się z ferajny. O wyniesienie się z ferajny. Co jest? I jaki ty chcesz i zakład? On. I ten drugi. Okej, okay, i jaki? Ale co? Że co? Że ktoś mnie lubi i kupi te koszulki. Ale jak my to mamy sprawdzić? Ty możesz to sfałszować równie dobrze. Ja to sprawdzę, ja ci powiem, czy kupili. Tak, jasne, ja... Nie wierzę ci trochę. Ale ja ci powiem. Ja nie kłamię, no. Nie będę kłamał, obiecuję. No, dobra, Enzi, zgadzamy się na to? No, chyba tak. No, dobra, okej, okay, to umowa dobra, stoi. W takim razie, jeśli ktokolwiek kupi, wynosicie z ferajny. Tak, okej, okay, niech ja tak będzie. Mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? No. Jako, że rządzę ferajną, to... No. Wyrosuję jedną osobę, która kupi i zaproszę na ferajdę. Dziękuję! Co? Ale jak? Dziękuję. W sensie co? Jak zaprosi? Ale co zaprosisz? Kogo zaprosisz? O co ci chodzi? To jest moja ferajda, mogę robić z nim co chcę. No ale kogo ty chcesz zaprosić? W jaki sposób? Jak ty to sobie wyobrażasz w ogóle? O co ci nie chodzi? Wiem. Ej. Wezmę sobie losową osobę, która mnie lubi i pokaże mi, że mnie lubi. Okej. Okay. Pozostaw do mojego sklepu. I ją dodasz tutaj, na ferajnę. Tak. Widzisz, ty ale jak ty sobie to... Widzisz, jak jakiś problem? Ja nie widzę żadnego problemu, proszę mam nie nadzieję. Wymachiwać mi w mieczem przed twarzą, mam ale nadzieję, jak ty sobie to wyobrażasz? Chcesz zaprosić widza tutaj na ferajnę, tak, że se grał. W moim sklepie, bo... Będzie mnie lubił. Aha, będzie sprzedawał w twoim sklepie. Tak. Co super. Jest? Będzie pracownikiem w moim sklepie. Okej, okay, dobra, to jest dziwne. Co i co, i dziwne? Uważasz, że to jest ferajną? Reklama teraz, to jest twoja dobra reklama twojego sklepu. To jest najlepsza reklama mojego sklepu i przez to wyniesie się z ferajny. To jest najlepsza okay, umowa, na którą mogę wpaść. Ja się nie wyniosę z ferajny. Bo ja też chyba nie mam zamiaru, chociaż nie, tak miałem dom. W sensie była umowa, ale nie wyniesiemy się z ferajny, tak ci powiem. Nie to wyniesiemy, ja nie. Nie wyniesiesz nas, nie jesteś za prędzej słaby. Prędzej my na pozbędziemy się tak, siebie. Tak, dokładnie, dobra! Ja nie chcę już z tobą gadać! Lekcje, tak? Ja nie chcę z tobą już gadać! Jakiś konkurs sobie wymyślił! Doknes się zmusi! Doknes jest silny! Tak, Doknes, ta! Enzi, ho! Enzi, idę, o, muszę idę, to, idę. To muszę tutaj rozwalić, okej, okay, niech to jest o, tak o. Chodź do mnie do domu, ja zapraszam na kawę, której nie mam, ale trzeba to obgadać, Enzi! Bo tutaj się za dużo w tym momencie odwaliło! Tu się naprawdę dużo wiesz odwaliło! Co? Zielony ma dużo władzy w tym momencie, jak dla mnie. No w tym momencie tak, w tym momencie tak, ale ja myślę, stary, że możemy zrobić mega, ale to mega wielki spisek. Bo nawet jeżeli on wybierze jakiegoś widza,
to my z tym widzem możemy porozmawiać. Możemy zrobić tak dużą akcję, że zielony Steve nawet się nie będzie spodziewał ataku, a widzowie nam pomogą, więc z jednej strony to by było dobrze, jakby on wybrał z jednego z widza, bo będziemy mieć nowego sojusznika na Ferainie. W sumie tak. Więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. I możemy to wykorzystać też, żeby, wiesz, jakby nawet bardziej politycznie do tego podejść i odebrać mu władzę tutaj całkowicie na Ferainie. Ej, właśnie, bo skoro on założył partię... Tylko na razie... Po z tym wszystkim, żeby też... No tak, właśnie. Jakbyśmy my założyli partię, on by musiał zrobić wybory, nie mógłby ich nie zrobić, skoro by były dwie partie, bo tak to jest tylko jedna partia. I wiesz, no wydaje mi się, pewnie, że to tak. jest tym bardziej, że dobry nie pomysł. Sami, mistrzu, tylko no szamy. Właśnie, jeszcze mamy... ludzi. Tak, dokładnie! Więc tak, widzowie, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, na żeby założyć partię. O nie, ej, ktoś się odbija! Co jest? Wydupiaj stąd! Ej, no! Żeby założyć partię i żebyście kupywali te koszulki, żeby zrobić, słuchajcie, Steve'owi wojnę. W sumie nie wiem, czy wojnę, nie wiem, czy to jest dobre słowo. Nie, bardziej, żeby po prostu odebrać mu władzę. Żeby odebrać mu władzę i wy się wtedy do tego przyczynicie i osoba, która wygra ten konkurs, też się przyczyni, więc myślę, że to jest sztos pomysł. Stary, a jak nazwiemy naszą partię, jak myślisz? Bo tu trzeba dużo rzeczy zrobić, to nie jest tak hop-siup, że na pewno nasze głównym sloganem będzie stop zielonemu Steve'owi, nie? No tak. A to już mamy, wydaje mi się, że mamy, stary, większość głosów na Ferainie. Chociaż nie wiem, dlaczego Dokness współpracuje z zielonym Steve'em, to jest mega dziwne, Enzi. Tak nie powinno być w sumie. No w sensie... właśnie, mamy już jednego w plecy człowieka. No, ale na Ferainie jest, on jest dalej na serwerze, co jest? On wydaje mi się, że Dokness może stanąć po naszej stronie, chociaż też zależy, czy on chce mieć z tego korzyści, wiesz, bo no jak na razie czerpię z tego korzyści, będąc z zielonym Steve'em w partii. Ale dobra, okej, okay, ja proponuję, stary... To i tak stary, tylko dwóch na całą resztę. Musimy wymyślić nazwę naszej partii. Albo jak po prostu, myślisz, stop zielonemu Steve'owi. Stop zielonemu Steve'owi, tak po prostu? No. Ja myślę, że nasza nazwa powinna się składać nie wiem, powinna być szybka i prosta. I taka, wiesz, żeby wchodziła po prostu do głowy, bo stop zielonemu Steve'owi jest za długa. To jest nasze hasło, a nazwa naszej partii mogłaby się nazywać... Stary, widzowie nas kojarzą tylko z jednym, wiesz, z nas, kurde, nie umiem mówić, ale się stresuję tą akcją całą, wiesz, z czym nas kojarzą? Z jagódkami albo z piernikami, wydaje mi się, że jagódki to będzie spoko slogan, więc w tym momencie piszcie partia jagódki w komentarzach i zostawiajcie łapki w górę, bo już w odcinku UNZ-ego, który, no, macie w karcie, będziemy, słuchajcie, budować partię naszych, ej, w sumie partia jagódka, nie wiem, dziwnie brzmi, ale partia fajnie. Partia jagódka, stop zielonemu Steve'owi. No, partia jagódka, możecie napisać, czy wam się podoba ta nazwa, no i co, bierzcie udział w konkursie, bo chyba nie mamy wyboru, potrzebujemy waszej pomocy, żeby Ferajna stała się znowu normalna, taka jak była wcześniej. Tak, dokładnie, no. Że wróciły więc co, kolory też. Ja byłem MWK, widzimy się już jutro, ze mną był Enzi. Byłem. No i co, trzymajcie się, na razie i pa pa. Cześć.